jesteś jedyną osobą, do której nie mogłam znaleźć po prostu żadnych takich prywatnych informacji. Ja wiedziałam niby, że masz 17 lat, ale poza tym totalnie nic nie mogłam znaleźć. Niczym się praktycznie nie dzielisz na Instagramie tak ze swojego życia, więc naprawdę mi utrudniłaś stworzenie pytań. I uwierz mi, że ja wczoraj siedziałam pół dnia, żeby wymyślać, jakie pytania ci zadać. No, czasem trzeba oddzielić życie prywatne od takiego właśnie publicznego. Staram się to robić, no i widocznie mi się udaje. Jak najbardziej. Okej, lecimy. Ile lat jesteś w gronie koniarzy? Swoją przygodę jeździecką zaczęłam w wieku 5 lat, gdzieś około, kiedy rodzice zabrali mnie na pierwszą jazdę. No i to jest gdzieś 12 lat, tak już dobrze liczę. Bo masz 17. Tak, mam 17. No to 12 będzie. Jak to się u ciebie zaczęło? Zaczęło się tak, że mój pradziadek miał konie zimnokrwiste. Jak miałam 5 miesięcy, gdzieś około, to moja mama z tatą posadzili mnie na jednego takiego konia. No i ja zamiast płakać i żądać ściągnięcia z niego, po prostu się cieszyłam. Miałam bardzo uradowaną minę. I no, chyba tak się zaczęło, potem tylko jak były gdzieś konie, się jechało i były konie, no to oczywiście koniki, ojoj, konik. Mama potem mnie zabrała do stajni, czego żałuję do dziś. Żałujesz? Moja mama żałuje, a nie żałuję. A, że mama żałuje, ale powiem ci szczerze, że moja mama też. No. To jest sport, którego się żałuje. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o objętość portfela. Jak się nazywał twój pierwszy koń, na którym zaczęłaś tak poważnie jeździć? 2 lata pierwsze moich takich poważniejszych startów były na koniu imieniem Elvis. Był to małopolski wałach. Jeździłam na nim do 110 cm i tak od zera doprowadził mnie właśnie do wielu sukcesów na tej wysokości. Opowiedz mi trochę o Cherry. No Cherry jest dużym żarłokiem, ale uwielbia skakać i to jest świetne. Nie mam ją od 2,5 roku. I razem doszliśmy od konkursów. Ja jeździłam 1,10 m, ona 1,20 m. Startowała, kiedy ją kupiłam, no i razem doszliśmy do 1,35 m. Więc tak, to jest dużym żarłokiem i nie lubi płukania nóg. Widać, że nie lubi. Stoi grzecznie, ale nie lubi. Czy jest coś, czego się obawiasz w jeździerstwie? Na pewno kontuzji. To jest coś, co czyha na nas na każdym kroku. I ja, jeżdżając na parku, to jest złe moim zdaniem. Często myślę o tym, żeby nie wrzucić jej w jakiś wielki okser, żeby sobie nogą nie zrobiła. I muszę to gdzieś zostawić z tyłu, żeby to nie przeszkadzało mi w parkurze. Niestety często tak się dzieje, zwłaszcza, że ja się bardzo o nią troszczę. Ja mam jedynego konia, ją jako jedynego konia i no i muszę dbać. Ja zawsze dbam o konia. Więc tak, więc kontuzja zdecydowanie tutaj jest największą obawą. Ale głównie kontuzja konia, nie? Że nie, że z siebie? Nie. Takie typowe. Tak, konia, a jeździ, to tam się wylecie. Nie wylecie, to trudno. To trudno, raz, jak mądrze koń zdrowy. Gdybyś mogła coś zmienić w świecie jeździectwa, co by to było? Kurczę, to jest trudne pytanie. Nie lubię wdywać za bardzo, ale jeżeli mogłabym coś zmienić, to żeby to było bardziej ogólnodostępne. Ponieważ, no jak wiem, jest to sport drogi i też na pewnym poziomie na pewno jest się trudno już wybić wyżej. Miałam szczęście, że na nią trafiłam i jestem w stanie jeździć to, co jeżdżę i może uda nam się jeszcze wyżej pojechać. W Stanach są jakieś tam mistrzostwa Polski juniorów w przyszłym roku. Ale no, żeby było trochę no, tańsze po prostu, żeby dużo ludzi mogło to uprawiać, ponieważ jest to świetny sport. Jest to sport, który jest bardzo widowiskowy. Moim zdaniem dużo ciekawszy i dużo taki bardziej emocjonujący niż na przykład piłka nożna, w której finansów jest dużo więcej. Właśnie sponsorów, nie sponsorów, piłkarze zarabiają więcej. Koniarze niestety muszą bardzo ciężko pracować,
ale to oczywiście nas nie zraża. Po prostu to by było fajne, jeżeli by się to zmieniło, chociaż odrobinkę. Jakie były twoje najgorsze zawody? Staram się zawsze wyłączać je z pamięci, gdzieś pozostawiać je daleko za sobą, ewentualnie tylko wyciągać jakieś wnioski. Ostatnio byłam w Michałowicach i starty były takie niezbyt udane, że tak powiem. Znaczy, byłam z niej zadowolona, ale z siebie trochę mniej. I wnioski wyciągnęłam dzisiaj i myślę, że wyszło mi to na dobre. Więc każde zawody złe nauczyły mnie 1000 razy więcej niż te dobre zawody. Ukochana jeździecka rzecz to? Ukochana jeździecka rzecz, kocham moje oficerki z hipiki. Ale niestety, znaczy teraz są na mnie dobre, ale miesiąc temu były za małe w łyżce. Ale tak, lubię te oficerki. A jeśli chodzi o końskie rzeczy, to uwielbiam... Co ja uwielbiam? Siodła Kentaura. To są świetne siodła, które nie są zbyt popularne jeszcze w Polsce i ogólnie na świecie, ale są warte swojej ceny i uważam, że są naprawdę świetne. Ja jeżdżę w takich od 3 lat już około i nie mogę złego słowa na nie powiedzieć. Jesteśmy dziś w Poczerninie i możesz powiedzieć, w jakich konkursach startowałaś? Startowałam w konkursach N i C, czyli 1,20 m i 1,30 m. Miałaś jakieś obawy przed startem? Tak, właśnie bałam się tego, że dzisiaj przyjechałam bez trenera, tak jak to było w Michałowicach. Niestety mój trener do Michałowic nie mógł przyjechać, teraz też on pojechał na inne zawody, ja na inne. I miałam to z tyłu głowy, że będzie mi się trudniej oczywiście parkour obejrzeć, rozprężyć i tak dalej. Ale obawy zawsze znikają, jak się wyjeżdża na parkour i się jedzie. Ale poradziłaś sobie świetnie, bo jeden z konkursów był na pierwszym miejscu, więc... Tak, zawsze... Może warto bez trenera czasami pojechać. Nie, z trenerem zawsze jest świetnie, jest dużo więcej takiego komfortu psychicznego, że ktoś pomaga, ktoś rozpręży, ktoś obejrzy parkour. Ale tak, czasem warto, myślę, się sprawdzić po prostu. Zwłaszcza, że to są zawody regionalne, czyli nie jakiejś wysokiej rangi. Dużo bym nie straciła, jakby się nie udało. Gdyby nie konie, to co? Nie wiem, no tutaj ja jeszcze jestem w tym momencie bardzo zainteresowana prawem. Myślę, że to będą moje studia. Myślę, że gdyby nie konie, no to bym się na tym prawie bardziej skupiła i maturę napisała świetnie. Skupiła się na tym, żeby to zrobić bardzo dobrze. Jako, że są konie, no to pewnie matura pójdzie mi trochę gorzej. Znaczy, że muszę rozszerzyć pewne przedmioty. Ale tak, myślę, że bardzo bym się na tym skupiła i poszła na studia z taką myślą, żeby to robić w przyszłości. Może nawet grafika komputerowa, bo to też nie kręciło, ale też myślę, że byłby jakiś inny sport. Może siatkówka, zresztą jestem wysoka i lubię w to grać. Sport na pewno by był, ale czy na pierwszym miejscu będzie konie, nie jestem w stanie zrozumieć. Jak widzisz swoją przyszłość? Stajnie. Chciałabym mieć swoją własną stajnię. No co z tego wyjdzie, nie wiem, mam nadzieję, że się uda. Ja bardzo bym chciała taką kameralną małą stajnię, w której będę mogła startować i się rozwijać. Chciałabym być bardzo trenerem, ponieważ czuję, że to jest coś, co mi sprawia wielką przyjemność. Właśnie jak i konie, trenerem koni, tak? Czyli jestem, jak i zawodników, ponieważ uwielbiam ten progres i takie na przykład dzieci czy konie, które szybko się uczą, są bardzo bystre. I to jest świetne, ja to po prostu kocham. Ale też chciałabym właśnie pójść na te studia prawnicze. Zobaczymy, czy się dostanę, gdzie i jak i czy ukończę. Ale myślę, że to by była świetna opcja jako uzupełnienie do jeździectwa, ponieważ zawsze trzeba mieć swoją jakąś tam alternatywę w życiu. Możesz wybrać dowolnego trenera ze świata. Co to i dlaczego? Ludger Berbaum lub Markus Henning. Ludger Berbaum jest wyższym miejscem
ode mnie, a ma świetną równowagę, no i oczywiście świetne wyniki w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Więc myślę, że to byłby mój taki trener, z którym marzę kiedyś chociaż mieć jeden trening. A Marku Tenis, no jest po prostu świetny, wygrywa wszystko, co się da i jest tak samo jak Ludwier, bardzo skutecznie, ale też dobrze i dba o konie. Moje ulubione takie motto, właśnie z tego co pamiętam, powiedział Marku Tenis, tam 90-99% błędów na parkurze to są błędy jeźdźca, nie konia, i nie powinniśmy koni za to karać. I to jest, myślę, bardzo taki rozsądny jeździec i podchodzi do sportu fair i bardzo tak dba o konie. Bardzo mnie ciekawi, nigdy nie miałam okazji się nikogo o to zapytać, czy nie spadają Ci okulary podczas jazdy? Tak, spadają, ja jeżdżę w soczewkach, a dzisiaj założyłam soczewki, zaczęło mnie strasznie piec oczy i musiałam je zdjąć i pojechać w okularach, a tak, spadają mi się nawet jak jeżdżę, znaczy jak chodzę. W domu jeżdżę w okularach, bo nie zakładam soczewek na co dzień, ale na zawody zazwyczaj mam soczewki właśnie z wygody, że one mi się spadają. Wcześniejsze okulary, bo jakieś nie mam jakiejś wielkiej wady. Nie są mi do końca potrzebne, ale jednak czuję się lepiej widząc, jaki numer przeszkody jest przede mną. Myślę, że numer przeszkody jest bardzo ważny. Bardzo ważny. No i tak, ale to jest kwestia chyba tutaj tych załóżników, bo jedne miałam okulary i mi się trzymały, nie słuchały nigdy, więc chyba muszę się udać do optyka, żeby mi tutaj zwężył, skrócił. Czy masz zamiar prowadzić treningi? Ale koni czy jeźdźców? Jeźdźców. Tak, trochę już zaczęłam, bardziej w wymiarze takim rekreacyjnym, ale tak, moim celem na przyszłość jest prowadzenie paru fajnych jeźdźców, też żeby nie było takiej tak zwanej masówki, tak? Ja nie chcę tego, chcę uniknąć. Chciałabym po prostu mieć paru fajnych jeźdźców, którzy się będą rozwijać, rodzice będą zaangażowani i będę przy okazji sobie parę koni swoich jeździć. Taki mały biznes, że tak to nazwę, tak chciałabym bardzo. Plan bardzo dobry. Najgorszy typ przeszkody dla Ciebie i dla Szery? Znaczy tak, najgorsza jest tak naprawdę do skakania ryzykowna jest stacjonata. Ponieważ Szery najgorzej skacze trochę na stacjonatach. Tak jak każde konie, łatwiej jest tak rozrzucić stacjonatę moim zdaniem niż okser, ale mi się trudniej dojeżdża do okserów. Zawsze się boję, że jak jest wysoki, szeroki okser, gdzieś z tyłu głowy mam to, że jak wpadnie w ten okser, to nie wyskoczy z niego, nie? Mimo, że ona świetnie skacze i jest w stanie się naprawdę z miejsca wybić, to spod stacjonaty byłoby jej łatwiej niż do oksera. Ale no, właśnie lepiej mi się skacze oksery, ponieważ okserów po prostu nie dotyka nogami, zawsze frunie ileś centymetrów na... Wysoko, tak. Zapas ma naprawdę imponujący. Ma. Tak. Lubi sobie skoczyć wyżej trochę. Bardzo ciekawe pytanie dla mnie zawsze i uważam, że dla widzów. Sposób na zapamiętanie parkuru. Spotkałam się właśnie z takimi problemami na początku mojej drogi. Chociaż ja zawsze miałam dobrą pamięć. Po prostu trzeba sobie powtórzyć kilka razy. Ja na początku też robiłam w ten sposób, że szłam sobie pierwszą przeszkodę, potem drugą, powtarzałam 1-2. Szłam sobie potem trzecią przeszkodę, 1-2-3. I tak po kolei, jest to trochę wolniejsze. Trzeba sobie oczywiście prześledzić, ale łatwiej jest na pewno zapamiętać. I myślę, że z czasem wchodzi naprawdę w prawo. Wystarczy tylko przejść trasę i już się wie. Też jak zapomnimy, nie ma się co stresować zawsze, zwłaszcza na niższych konkursach, niższych rangów. Te przeszkody w miarę są tak analogicznie, że jeżeli jedziemy na przykład przy ścianie w prawo, no to ta kolejna przeszkoda będzie jakoś tam w prawo, skręcimy i będzie kolejna przeszkoda z numerkiem na przykład 5, tak? Też numerki na pewno pomagają bardzo. No, właśnie też byłam ciekawa, czy w ogóle podczas przejazdu patrzycie na tą numerki. Niektórzy patrzą na numerki, ja patrzę, ale spotkałam się z tym, że nie patrzą na numerki, że na przykład zapamiętują kolor przeszkody. Dla mnie w ogóle jest... Nie sprawdza mi się. Kolor przeszkody, tyle kolorów przeszkód, że mi się nie sprawdza. Ja patrzę na numerki, bo chcę się upewnić, że na pewno jadę na dobrą przeszkodę. Też bym totalnie kolorów nie zapamiętała. Skaczemy normalnie dobrą przeszkodę, ale ja po prostu zapamiętuję trasę. Mniej więcej po tej przeszkodzie jadę w lewo, odbijam trochę tak i myślę w ten sposób zawsze.
Dlaczego skoki, a na przykład, nie wiem, ujeżdżenie, cross, coś innego? Zawsze były skoki. Trafiłam 7 lat temu do stajni, w której był trener skokowy. No i po prostu tak wyszło. Wyszło. Tak. Skoki. Mają więcej adrenaliny, więcej zabawy. Jest super atmosfera na zawodach, zawsze jest dużo emocji. I ja jestem w stanie siedzieć na zawodach i oglądać parkury, nawet niż się. Cztery ma dość. Cztery jest inteligentna, umiesz sobie same. Tak, lubię sobie oglądać na przykład właśnie parkury, a czworoboków nie jestem w stanie. Nawet słyszałam od ujeżdżeniowców, że obejrzą z 2-3 czworoboki, a potem już nie mogą tego oglądać. I tak samo myślę, ja podchodzę do tego. Nudzi mnie po prostu. Mnie dyscypliny mnie nudzą. No. BKKW jest zbyt na przykład ryzykowne. Ja bym się bała, krosy jeździć i podziwiam wszystkie osoby, które tu w UKKW jeżdżą, bo są bardzo wszechstronnie jakby ukierunkowane, tak, że i ujeżdżenie, i skoki, i to świetnie im idzie, więc ja jestem pod wrażeniem, naprawdę, ale sama bym nie była w stanie tego pojechać. Czy gdybyś miała zacząć od nowa, tak totalnie, totalnie od nowa, to czy byś poszła tą samą drogą, czy coś by się jednak zmieniło po drodze? Więc tak, od połowy swojej drogi nic bym nie zmieniła, bo była świetna, byłam świetnie prowadzona od 10 roku życia. Wcześniej jeździłam w stajni bardzo takiej rekreacyjnej, masowej i te lata może nie są stracone, bo uważam, że wszystko jest po coś i wszystkie doświadczenia, jakie mieliśmy, kiedyś nam się przydadzą w życiu i na pewno potrafiłam trochę jeździć. Podstawy były dość mocno jakby zachwiane. Nie wszystko było poprawnie wytłumaczone mi na początku mojej drogi, ale też czegoś się nauczyłam, więc myślę, że raczej zmieniłabym może trochę stajnie, w której zaczynałam. Może ten progres byłby szybszy, ale tak właśnie od 10 roku życia, od kiedy trafiłam do obecnej stajni, do Akademii Cytania, nie zmieniłabym nic. Była droga jak po sznurku, najpierw z kusykami na zawodach, potem ten Elvis właśnie, małopolski wałach, który doprowadził mnie do P-klasy. Tu wygrywaliśmy razem masę konkursów, zwłaszcza tutaj też po Czerninie. Sporo nam się nawoziło do domu pucharów. A potem Czery, no i tej to nigdy bym nie zamieniła na żadnego innego konia. To jest koń mojego życia na pewno. Mimo, że jest rudą brednotą, tak? Ale my do siebie pasujemy. Jest naprawdę koniem mojego życia na pewno i mimo, że wymaga bardzo dużo pracy w domu i cały czas pojawiają się te same problemy, które były na przykład na początku, to nie wymieniłabym jej na żadnego innego konia. Jest po prostu świetna. Dziękuję Ci bardzo, że poświęciłaś nam swój czas. Ja też również. Powiedz nam jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć? Na Instagramie. Jestem chyba najbardziej aktywna. To jest Instagram p.misior. Tam gdzieś mi to dziękuję. Tak, oczywiście. I YouTube'a oczywiście, zapraszam na YouTube'a. Wiem, że tutaj JKTTK Official ma wiele subskrybentów. Ja mam trochę mniej chyba, bo tam chyba 4200, więc zapraszam serdecznie. Mam już kilka takich vlogów z zawodów i myślę, że to jest ciekawa opcja. Są dwa vlogi z Kawaliady w Lublinie i w Warszawie, więc polecam zajrzeć, obejrzeć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie z nami na dłużej. No i na Facebooku jest strona Just Sherry, jakby jej strona, na której stawiam coraz rzadziej, ale możecie sobie cofnąć na przykład posty i zobaczyć, co było kiedyś, jak jest teraz, sobie porównać. Myślę, że to też jest bardzo fajne. Postaram się też tam więcej trochę wstawiać, bo nie ukrywam, że zaniedbałam stronę, ale chyba na Instagramie jest mi po prostu trochę wygodniej i jest tam Was dużo przede wszystkim i ja często się udzielam. Więc głównie Instagram i YouTube. Na pewno podlinkujemy. Ja Ci naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Ci powodzenia na reszcie zawodów, bo na pewno masz jeszcze jakieś plany. Teoretycznie muszę powiedzieć, że nie mam. No wiesz. Zależy to od tego, w jakiej kondycji będzie Czery. Na początku tego sezonu mieliśmy plan mistrzostw Polski juniorów, ale
teraz, patrząc na to, na jakim poziomie jesteśmy teraz, uważam, że jeszcze trochę za mało jesteśmy, może nie zgrane, ale za mało razem potrafimy, żeby pojechać takie trudne konkursy, jakie są na Mistrzostwach Polski, tam to już wyżej niż my aktualnie jeździmy, 140. Taki był plan, no plany się właśnie zmieniają. Ja już w tym momencie nie chcę jechać na te Mistrzostwa Polski, chcę je zrobić w zimę. Więc na razie taki główny start to są te Mistrzostwa Polski za rok, na początku roku 2020. A tak teraz, nie wiem w sumie, planujemy może trochę polskiej ligi jeździeckiej jeszcze pojeździć. Nie wiem kompletnie, gdzie teraz organizują. To chyba tyle. No, tych regionalnych zawodów też trochę nie planowałam. Ja miałam do Gałkowa na mastersy, ale się nie udało. Wiwat zmiany planów. Na szczęście jestem tutaj. Trochę było radości, dobrze mi się udały partury, więc jestem super zadowolona, że wyszło jak wyszło. Nie zawsze trzymamy się planów. Spontane są najlepsze. Tak, zdecydowanie tak. Dobrze, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.